Zmiany w zielonogórskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Zarząd struktur powiatowych powiększył się o 4 osoby. To Zbigniew Kościk, Wojciech Grygiel, Beata Mekar-Goraj i Grzegorz Maćkowiak. Wyraźnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość łączy doświadczenie ze świeżymi pomysłami młodych działaczy. Do tej pory w prezydium miejskich struktur zasiadali minister Jerzy Materna, Piotr Barczak, szef klubu radnych Prawo i Sprawiedliwości w Ratuszu oraz Arkadiusz Tybura. Poszerzony skład rozpocznie przygotowania ugrupowania do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Te wybory nie są dobrem samym w sobie. Chodzi o sprawne przygotowanie się do wyborów tych najbliższych, samorządowych. To, co przedstawiał pan minister, pan poseł Jerzy Materna, że nowy zarząd będzie nie tylko przygotowywał organizację do wyborów, ale przede wszystkim wytyczy taki, no, nasza organizacja będzie dbała o rozwój Zielonej Góry, żeby powstawały inwestycje, żeby ludzie mogli zarabiać pieniądze, nie musieli emigrować. W krajowych sondażach Prawo i Sprawiedliwość nokautuje opozycję, ale predyspozycje wyborcze Polaków na zachodzie Polski od ponad dekady są korzystne dla Platformy Obywatelskiej. PO w regionie rządzi kolejną kadencję. W Zielonej Górze trzecią kadencję sprawuje bezpartyjny prezydent Janusz Kubicki. Lubuszanie i zielonogórzanie do tej pory dobrze oceniają rządzących. To zaufanie oczywiście potwierdza ponowne zwycięstwo w wyborach. Musimy przebić się ze swoim programem do zielonogórzan, pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy można zrobić jeszcze lepiej. I wierzymy, że w nowym składzie uda nam się to zrobić. Tak zmiany w miejskich strukturach komentuje Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości. To wynika z tego, że w zarządzie są przedstawiciele działających w Zielonej Górze komitetów Prawa i Sprawiedliwości, więc tu się łączą te różne środowiska. Każdy z komitetów ma swoich przedstawicieli i to tak się sprawdza i w wyborach samorządowych PiS już będzie miał jedną swoją listę. Kazimierz Łatwiński nie zdradza wielu szczegółów na temat przygotowań do wyborów samorządowych. Podkreślił, że działacze Prawa i Sprawiedliwości już się rozpędzają, a przed poprzednimi wyborami na dobre zaczęli pracować w lutym, więc teraz sytuacja może być podobna. My także czekamy na nową ordynację, musimy też zebrać silnych kandydatów i uszczegółowić program. Nie możemy wierzyć tylko w słupki i sondaże wyborcze, zaznacza Łatwiński. Gdybyśmy nie widzieli takiego sposobu, to byśmy być może nie startowali w wyborach. Myślę, że to są wszystko rozwiązania realne. Nasi kandydaci będą startować z zamiarem wygrania wyborów. Mają wiele argumentów, żeby tak się stało. Będzie to dobra reprezentacja osób, które od lat działają na rzecz naszego miasta. Kazimierz Łatwiński, miejski radny Prawa i Sprawiedliwości i doradca wojewody do spraw transportu, był gościem Tomasza Misiaka w Rozmowie Dnia.